Najpiękniejsze arie operetkowe będzie można usłyszeć na scenie Suwalskiego Ośrodka Kultury w styczniu przyszłego roku. Barwne widowisko pełne radości, muzyki, sketchów zagości na scenie imienia Wajdy. W programie noworocznego koncertu wiedeńskiego wystąpią soliści polskich i europejskich scen operowych, balet oraz jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek. Zespół aktualnie podbija polskie sale koncertowe. Zachwyca bajecznie kolorowymi kostiumami, które przenoszą widzów do magicznego, wiedeńskiego świata króla walca Johanna Strausa, w którym bez względu na wiek i preferencje muzyczne rozkochać może się każdy. Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. W noworocznym wiedeńskim koncercie wybrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom melomanów przeboje króla walca. Nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek – Zemsty nietoperza, Barona Cygańskiego, Wesołej wdówki, Księżniczki Czardasza oraz Krainy uśmiechu. Koncert tylko jeden zaplanowany jest na 20 stycznia. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja Suwałki.